wnet. I wracamy do studia popołudnia w net i wracamy do tematu ropy naftowej, no bo to jest surowiec, który w ostatnich godzinach i dniach zrobił rzeczy niesłychane. O co chodzi ropie naftowej i o co chodzi, mówiąc już bardziej poważnie, w kryzysie na rynku surowców energetycznych. O tym teraz porozmawiamy z doktorem Szymonem Kardasiem, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich i politologiem i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to te rzeczywiście ceny ujemne ropy to brzmi jak jakieś szaleństwo albo chory sen tradera, a to chyba prawda. To prawda, tylko że trzeba tu poczynić pewnego rodzaju zastrzeżenie, to znaczy to była cena ropy w kontraktach, którymi handluje się na giełdzie i to są dostawy typu futures, znaczy to są kontrakty typu futures, czyli na dostawy majowe, bo tak naprawdę jeśli mówimy o tym spadku, który obserwowaliśmy wczoraj, o tych spadkach właściwie do minus tam około $40, to dotyczyło tych kontraktów typu futures i na ropę typu WTI czy WTI, jak niektórzy wolą. Natomiast dla nas jednak jakby takim punktem odniesienia, mam na myśli tych, którzy obserwują sytuację na rynku naftowym, tym dla nas najbliższym, czyli europejskim, czyli w kontekście rosyjskim, no to jednak jest cena baryłki Brent oraz cena baryłki Urals, która jest do niej... Ale to jeszcze zostańmy na chwilę za oceanem. Nią powiązana, więc czyli żeby była jasność, nie jest tak, że wczoraj w Stanach Zjednoczonych można było pójść do pana, co wydobywa ropę, wziąć dwie baryłki i wrócić jeszcze tego z kieszeniami wypchanymi 80 albo 60 dolarami. Nie, absolutnie nie. To są dostawy, znaczy to są kontrakty z dostawami na maj. Oczywiście, jak śledzi się sytuację na rynku amerykańskim i Stany Zjednoczone, które są największym producentem ropy na świecie, to oczywiście tam ceny na rynku wewnętrznym też spadły i ta ropa jest w tej chwili, w zależności od tego oczywiście, z jakiego złoża pochodzi, od jakiego producenta jest nabywana, ona może być konkurencyjna. Niektóre rodzaje właśnie ropy mogą być w tej chwili bardzo konkurencyjne na rynku amerykańskim. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, no takiej opcji wczoraj to w Stanach nie było. Z czego wynika ten fakt, że w pewnym momencie terminy zakupu ropy za miesiąc były $40 poniżej ceny, czyli zarabiało się za przyjęcie tej ropy w maju? To jest oczywiście pokłosie głównego wyzwania, z którym się w tej chwili cały świat mierzy, czyli z pandemią koronawirusa, który to czynnik oznacza, że no zrewidowano właściwie wszystkie prognozy dotyczące poziomu konsumpcji ropy na świecie. Najnowsza prognoza, którą opublikowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wskazuje, że w kwietniu ten spadek popytu na ropę może sięgnąć blisko 30 milionów baryłek dziennie, a przypomnijmy, że popyt na ropę w skali roku do tej pory, bo to są dane za 2019 rok, on się kształtował na poziomie 100 milionów baryłek dziennie, czyli redukcja w kwietniu na poziomie 30%. W całym drugim kwartale to ma być na poziomie gdzieś 23 milionów baryłek, czyli około tam 23%. To są bardzo poważne spadki popytu przy jednocześnie niemalejącej podaży, bo wiemy, że kluczowi producenci, eksporterzy ropy, tak powiem, pompowali na potęgę. Mieliśmy wojnę cenową, właśnie mamy nawet do pewnego stopnia jeszcze rosyjsko-saudyjską. W związku z tym to oczekiwanie, że najtrudniejsze tygodnie, jeśli idzie o popyt na ropę i tą grę między popytem a podażą, czeka nas właśnie w najbliższych tygodniach. I stąd prawdopodobnie reakcja rynków co do tych kontraktów typu futures na maj. Też niezbyt optymistyczne na czerwiec, no ale jednak dużo, dużo bardziej optymistyczne niż w tej chwili przynajmniej, niż te kontrakty, które wczoraj były dotyczyły miesiąca maja. To, żeby te kontrakty futures tutaj tak, opisać, tak. To jest tak, że czy ktoś rzeczywiście realnie w maju dostanie pieniądze za to, że odbierze od koncernu naftowego ropę? Problem właśnie, tak, no bo problem polega na tym, że w tej chwili jest kłopot z
No właśnie, wynikający z tego, że jest gigantyczna nadpodaż i ona, no to są te prognozy, o których ja mówiłem, one są najnowsze, ale tak naprawdę te prognozy się zmieniają czasami z tygodnia na tydzień. W związku z tym nie można wykluczyć, że one będą za chwilę jeszcze bardziej pesymistyczne, no albo mogą być bardziej optymistyczne. Wszystko zależy od tego, jak się będzie sytuacja tutaj z rozwojem pandemii, znaczy związana z pandemią rozwijać. Natomiast no na razie rynki reagują bardzo, bardzo, znaczy z dużym niepokojem, tak? Plus musimy pamiętać też o tym, że niedawno zawarto nowe porozumienie OPEC+, które zakłada, co prawda, redukcję wydobycia ropy, no ale ta redukcja, na którą się strony OPEC+ umówiły, czyli niecałe 10 milionów baryłek dziennie w okresie maj-czerwiec, no w porównaniu właśnie do tych prognozowanych spadków zapotrzebowania, o których wspomniałem przed chwilą, no jest jednak wysoce niewystarczająca i to prawdopodobnie też sprawia, że wczoraj obserwowaliśmy w Stanach to, co obserwowaliśmy. Trochę więcej optymizmu jest właśnie, jeśli chodzi o te kontrakty, powiedzmy na razie przynajmniej, te kontrakty, które dotyczą okresów czerwiec-sierpień i tych, które dotyczą dostaw w końcówce roku, czyli od września do grudnia. No ale to też może się dynamicznie zmieniać, no bo tych wczorajszych ujemnych wyników, znaczy raz, że ujemnych, a dwa, że dochodzących do takich pułapów, no też się nikt nie spodziewał. Pytanie, na ile ten rynek amerykański ma wpływ na rynek europejski? No nie ma ropociągu między Stanami a Europą, między starym kontynentem a nowym kontynentem, no ale tankowce płyną przecież, to może ta ropa jakoś się amerykańska rozleje po świecie, no bo przecież na świecie jest tak, że w Europie cały czas się handluje jednak cenami dodatnimi na ropę. No właśnie, to jest problem, że w tej chwili ta nadpodaż oznacza, że ta ropa jest przechowywana albo w magazynach, których pojemności magazynowe się powoli kończą, albo w tankowcach. A skoro nie ma na nią popytu, no to te tankowce z ropą zapełnioną rzeczywiście po całym świecie w różnych częściach globu w tej chwili stacjonują. Są bardzo ciekawe mapki, które można znaleźć w sieci, pokazujące, jaki jest rozkład w tej chwili tych tankowców zapełnionych ropą i w sytuacji, w której tej ropy bardzo nie ma komu w tej chwili sprzedać, bo rywalizacja jest tutaj o rynki bardzo, bardzo silna. W związku z tym te najbliższe tygodnie rzeczywiście pod tym względem będą ciekawe, bo o ile Amerykanie no mogą tutaj, że tak powiem, znaczy z jednej strony na pewno, jeżeli chodzi o rynek amerykański, będzie to oznaczało redukcję produkcji wśród tych prywatnych, drobnych, mniejszych producentów ropy naftowej. Tu już w tej chwili są prognozy wskazujące, że o 2 miliony baryłek w skali roku może ta produkcja amerykańska się zmniejszyć. Amerykanie nie są jakimś dużym dostawcą na rynek europejski. W związku z tym to jest trochę jakby, ta amerykańska historia jest trochę oddzielna. Natomiast z naszego punktu widzenia, to co jest ciekawe, to właśnie ta rywalizacja rosyjsko-saudyjska. Teoretycznie osiągnięto pewnego rodzaju porozumienie w ramach OPEC+, ale z drugiej strony słyszymy, ponieważ ono w ogóle ma wejść dopiero od maja, więc w kwietniu jeszcze strony nie są nim związane, no to co rusz słyszymy tutaj, czy dochodzą do nas sygnały wskazujące, że Saudyjczycy nadal, że tak powiem, pompują sporo i oferują swoją ropę odbiorcom europejskim na dużo bardziej konkurencyjnych cenach niż Rosjanie, oferując bardzo duże zniżki. To samo, jeśli chodzi o... Do meritum, czyli do Rosji. Tak. To jeszcze tylko krótka anotacja, że rzeczywiście jak się przegląda rosyjskojęzyczny Twitter, to tam ilość memów żartujących z Władimira Putina i niskiej ceny ropy, korelacji tych dwóch czynników jest niesamowita i twórczość rosyjskich osób, które tworzą memy, jest niesamowita.
Tak, no jest niesamowita, dlatego że no, Rosja jest jednym z tych krajów i to też w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, dla których oczywiście sektor naftowy jest ważny, ale to nie jest gospodarka, która jest gospodarką typu petrostate, tak, czyli uzależnioną od wpływów z tego sektora w takim stopniu jak gospodarka rosyjska, a szczególnie właśnie od sektora naftowego. Według danych za rok 2018 około 33% wpływów budżetowych ogółem pochodziło z sektora naftowego. Mam na myśli i cła eksportowe, i to, co odprowadzane jest jako podatek od wydobycia. Stabilność budżetu rosyjskiego jeszcze kiedy zakładano czy konstruowano budżet na rok 2020, zakładała, że cena ropy będzie średnia roczna, będzie 42,4, a w ogóle prognoza ministerstwa była taka, że w rzeczywistości ona będzie wyższa, czyli 57, a więc liczono, że nie tylko da się spokojnie zbilansować budżet, ale jednocześnie też coś odłożyć, tak? Tutaj szacowano nadwyżkę na poziomie 900 miliardów rubli. W tej chwili najnowsze prognozy samego Ministerstwa Finansów są takie, że zamiast tych 900 miliardów rubli nadwyżki będzie 5,6 biliona deficytu w tym roku, co oczywiście oznacza radykalną zmianę prognoz, nawet jeszcze tych, które formułowane były przez czynniki rządowe rosyjskie na początku, że tak powiem, tego kryzysu naftowo-koronawirusowego, tak, czyli jeszcze przełom jakoś tam lutego, powiedzmy marca. No, w tej chwili mamy już, jesteśmy w drugiej połowie kwietnia i te prognozy są dużo gorsze niż jeszcze były kilka tygodni temu, a to dopiero jest właśnie nawet jeszcze nie połowa roku, prawda? Pytanie, jakie będą dalsze spadki cen ropy tej typu Ural, czy tej Brent naszej europejskiej? Jakie są przewidywania, na ile ta chwilowa albo dłuższa nadprodukcja w Stanach będzie wpływać, będzie przekładać się na ceny w Europie i w Rosji? No, to jest nie tylko pytanie o to, jak będzie wyglądać produkcja w Stanach, bo myślę, że ona w jakiś naturalny sposób zostanie ograniczona. Natomiast pytanie w tej chwili fundamentalne jest takie, jak zachowają się rzeczywiście w związku z zawartą umową OPEC Plus ci dwaj kluczowi gracze, czyli Arabia Saudyjska i Federacja Rosyjska. Czy faktycznie, mimo tego, że oczywiście pułapy, na jakie się umówiły, ograniczeń pozostawiają pewien niedosyt, ale czy nawet te pułapy uda się wdrożyć w życie i uda się faktycznie to wydobycie ropy ograniczyć w tych dwóch najbliższych newralgicznych miesiącach, bo to ta redukcja ma być największa, czyli czy Rosja zmniejszy produkcję, czy Arabia Saudyjska zmniejszy produkcję, jak na to zareaguje rynek. Myślę, że rynek w tej chwili już nie będzie tak naiwnie reagował, jak na obowiązujące do marca tego roku to stare porozumienie OPEC+, gdzie w zasadzie efekty tego porozumienia były takie, że zamiast ograniczać produkcję, no, Rosja na przykład produkcję zwiększyła w stosunku do tego momentu, w którym to porozumienie zaczęło obowiązywać. Myślę, że teraz rynek już nie będzie tak naiwny, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten popyt rzeczywiście drastycznie spada w związku z koronawirusem, a więc będzie wyczekiwanie, tak? I dlatego też być może samo zawarcie tego porozumienia OPEC Plus nie doprowadziło do tego, że mimo tego, że ono jest jakieś takie pozostawiające niedosyt, ale nie mieliśmy jakiegoś drastycznego spadku ceny ropy, tak? Ale jednocześnie nie było też wzrostów, mało tego, jest właściwie postępujący spadek, jeśli idzie o cenę Brent i powiązane i liczony do Brentu rosyjski Urals, bo rynek będzie czekał, czy faktycznie uda się tę podaż przynajmniej zredukować w taki sposób, na jaki się strony umówiły. I nikt już nie będzie wierzył pustym deklaracjom, a niepewność związana z czynnikiem koronawirusowym tylko tę podejrzliwość i czujność będzie tutaj dodatkowo wzmagać. To jeszcze na koniec wpływ tych cen ropy na politykę Kremla. Dużośmy czasu poświęcili, żeby na początku roku omawiać nie tylko rekonstrukcję rządu w Moskwie, ale także cały szereg pakietów socjalnych, który był szedł razem z propozycją zmian w rządzie i propozycją zmiany w konstytucji. To jeszcze te pakiety socjalne, one są jeszcze utrzymane, czy już się Rosja z nich wycofała? No, w tej chwili oczywiście rosyjskie władze próbują robić wszystko, by wysłać taki sygnał społeczeństwu, że oczywiście reaguje adekwatnie do potrzeb i odpowiada na to wyzwanie, jakie wiąże się z poważnymi skutkami, negatywnymi oczywiście skutkami dla gospodarki rosyjskiej związanej z kwarantanną, i związanej w ogóle z całym tym czynnikiem koronawirusowym.
Natomiast oczywiście można już tutaj zbierać różnego typu komentarze takich bardziej niezależnych ekspertów, analityków, którzy wskazują na no, niewystarczający charakter tych działań i tak naprawdę na nie do końca adekwatną reakcję na to, czego oczekiwałoby w tych warunkach społeczeństwo. Opozycyjny niegdyś kandydat na prezydenta Aleksiej Nawalny, który regularnie tutaj publikuje takie filmiki, że tak powiem, monitorujące sytuację polityczną, gospodarczą, społeczną w różnych wymiarach, czy na przykład Władimir Miłow, też jeden z rosyjskich ekonomistów, polityków, niegdyś wiceminister energetyki, od czasu do czasu właśnie publikują takie bardzo krytyczne komentarze dotyczące tego, na ile te środki, które są podejmowane, faktycznie odpowiadają aktualnym potrzebom i są dość ostrymi recenzentami posunięć władzy. No bo z jednej strony oczywiście nie można zarzucić Kremlowi, że ignoruje problem, to trochę inne jest jednak zachowanie niż prezydenta Łukaszenki i białoruskich władz, które przez pewien czas w ogóle udawały, że w zasadzie to nie jest żadne wyzwanie. To jest jednak inna postawa, no ale z drugiej strony w tej chwili, kiedy już zaczyna się oceniać jakby konkretne działania, no wskazuje się na to, że one mogą się okazać niewystarczające. A biorąc pod uwagę właśnie ten duży poziom zależności od koniunktury surowcowej, od cen surowców, no to oczywiście to budzi uzasadniony niepokój i wydaje się, że zaczyna się to też powoli przekładać na nastroje społeczne i na pewne obawy, czy wzrost obaw wśród rosyjskiego społeczeństwa, więc sytuacja naprawdę jest niezwykle interesująca i myślę, że dla wszystkich analityków obserwujących rzeczywistość rosyjską to jest w tej chwili naprawdę bardzo interesujący moment. Posypał się pewien plan polityczny Putina na ten rok, no i zamiast jakby takiego triumfalnego przejścia od punkt po punkcie w tym planie politycznym, no w tej chwili musi się mierzyć z kompletnie innymi wyzwaniami, a efekt tej walki może być naprawdę, znaczy w tej chwili jest bardzo trudny do przewidzenia. To jeszcze na koniec, może to jest pytanie z daleko idące, chciałem się ugryźć w język, ale mówi się w różnych analizach, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa może doprowadzić, że szereg państw, zwłaszcza na czarnym lądzie w Afryce, przejdzie do statusu państw upadłych, czy jeżeli ta sytuacja na rynku ropy, a pewnie zatem na rynku gazu ziemnego będzie się ciągnąć nie w miesiącach, a w kwartałach, to Rosja także ma tą groźbę bycia państwem upadłym, czy ześlizgnięcia się do tej kategorii, do atrofii państwa, do atrofii budżetu państwa, do atrofii sił zbrojnych? No to jest oczywiście, znaczy to byłaby bardzo mocna teza i chyba jeszcze w tym momencie zbyt ryzykowna. Natomiast jeśli szukać jakichś takich analogii do sytuacji z przeszłości trudnych, które przechodziła Federacja Rosyjska, to coraz częściej zaczyna się tu gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiać takie odniesienie do kryzysu roku 98. Gdzie rzeczywiście jakby rosyjska gospodarka przeszła bardzo, bardzo poważny wstrząs. W związku z tym na razie analogie są budowane raczej w tę stronę, no co oczywiście nie oznaczało dysfunkcji państwa, jakiegoś przejścia w status państwa upadłego. Natomiast ponieważ wyzwanie, z którym się świat cały mierzy, w tym Rosja oczywiście, jest niezwykle poważne i tak naprawdę w wielu krajach jest problem z oceną tego, jakie to będzie miało ostatecznie skutki, poza tym, że wszyscy wiedzą, że oczywiście bardzo negatywne, to w tym momencie naprawdę bardzo trudno jest spekulować, czym to się może skończyć dla Rosji. Pewne jest jedno, że będzie to miało poważne implikacje. Na ile poważne? Czy to będzie analogicznie do tego, z czym Rosja musiała się mierzyć w roku 98, czy może czymś poważniejszym? W tej chwili jeszcze trudno to przesądzać. Natomiast myślę, że najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące rzeczywiście będą pod tym względem dostarczać bardzo wielu interesujących informacji i trzeba będzie tę sytuację bardzo wnikliwie, tą dynamicznie rozwijającą się sytuację bardzo dynamicznie obserwować, bo to, co się dzieje, będzie miało implikacje i gospodarcze, i społeczne, i może mieć też pewne implikacje dla przyszłości funkcjonowania systemu władzy w Rosji, a w związku z tym dla całej Federacji Rosyjskiej. Powiedział dr Szymon Kartaś, ekspert Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie, panie redaktorze. 17:45 teraz zagra i zaśpiewa Mela Koteluk.